23 lutego w czwartek serdecznie Was pozdrawiam i witam. W Księdze Ezechiela 33:11 czytamy: Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć? W Ewangelii Mateusza 6:13 czytamy: Zbaw nas ode złego. Kochani, dziś na rozstaju dróg. Często, myślę, w naszym życiu się tak czujemy. Idziemy jakąś drogą, aż w końcu dzieje się coś, co nie do końca jest po naszej myśli. Także na kartach Biblii wielokrotnie czytamy, że ludzie stoją przed znakiem zapytania, co dalej, jak dalej iść, co dalej zrobić ze swoim życiem. I wtedy właśnie z pomocą przychodzi do nas Bóg. Przychodzi, chce nas prowadzić. Prowadzi nas każdego dnia, cokolwiek robimy. Historia pokazuje, że nawet jeżeli wybierzemy nie takie drogi, jak do końca byśmy chcieli, to Bóg potrafi swoją miłością obrócić to w dobro. Ale naszym zadaniem jest iść na tych drogach i cały czas myśleć o Nim, pamiętać o nich. Dlatego, moi drodzy, chcę nas dzisiaj zastanowić, żebyśmy się zastanowili i zatrzymali nad tym i przemyśleli kilka spraw. Przede wszystkim, jaki jest cel mojej drogi? Czy jest on związany tylko tutaj z życiem doczesnym, czy może z życiem wiecznym? Zaczęliśmy wczoraj czas pasyjny, czas zastanowienia się. Słuchaliśmy o tym, jak powinien ten czas wyglądać. W modlitwie pańskiej modlimy się: Zbaw nas ode złego. A czy wypowiadając te słowa, faktycznie to mamy w głębi serca i niesiemy jako prośbę do Boga? Prośba o to, aby nas uchronił ode złego. I co właściwie jest tym złym? Czy każde niepowodzenie? Bo przecież mówi się, że niepowodzenia nas kształtują i nas uczą. Także dzieci, kiedy coś źle narysują, źle napiszą, powtarzają. Uczą się na nowo, ćwiczą, doskonalą. Także i my w naszym życiu, nie tylko tym doczesnym, ale także duchowym, chcielibyśmy się doskonalić i kształcić. Kiedy prosimy Boga właśnie tą modlitwą, zbaw nas ode złego, niech ona płynie prosto z naszego serca. A jeżeli, moi drodzy, wasze drogi, wasze postępowanie nie jest do końca takie, jakbyście chcieli, to może właśnie ten czas, który wczoraj rozpoczęliśmy, jest dobry, aby zawrócić, aby zastanowić się, co dalej chcę zrobić ze swoim życiem. Może chcę go ofiarować Zbawcy i razem z Nim iść tą drogą ostatnich dni Jego życia, kiedy przypominamy sobie Jego historię, historię Jego męki i tego wszystkiego, co się działo w czasie pasyjnym. Kochani, zastanówmy się, wykorzystajmy dobrze ten czas. A ksiądz Andrzej Buzek takie słowa do nas kieruje. W religii chodzi nie tylko o rozróżnienie złego i dobrego, lecz o odmianę serca. Serce nasze skażone grzechem nie jest zdolne do doskonałości. Mimo że człowiek rozróżnia dobro od zła, serce jego nadal tkwi w grzechu. Jedyną mocą, która może wyzwolić człowieka z kleszczy grzechu, jest Ewangelia Chrystusowa. Życzę nam, moi kochani, abyśmy otwarli nasze serca na Boże Słowo, na Ewangelię, aby także dobro dotknęło naszego serca i abyśmy chcieli je nieść w ten świat. Zostańcie z Bogiem. Amen.